nie doszukiwałbym się jakiejś szczególnej grupy zawodowej, która powinna obawiać się tego projektu. Natomiast wybrane osoby, które chciałyby perwersyjne poglądy głosić, przez co zachęcać młodzież do podejmowania współżycia seksualnego, czy zachęcać pedofilów do kontaktów seksualnych z młodzieżą, ponosiłyby odpowiedzialność. Szanowni Państwo, w najbliższy wtorek, 15 października, w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu inicjatywy ustawodawczej Stop Pedofilii, pod którą podpisało się ponad 260 tysięcy osób. Dzisiaj mamy przyjemność porozmawiać z jednym z autorów tego projektu, panem mecenasem Olgierdem Pankiewicz. Dzień dobry. Panie mecenasie, jest pan pełnomocnikiem Komitetu Stop Pedofilii. Proszę powiedzieć, czego dokładnie dotyczy projekt ustawy i dlaczego jest potrzeba, żeby to takie nowe prawo uchwalić? Dziękuję za pytanie. Przepraszam za mój głos. Jestem przeziębiony, ale postaram się wyraźnie mówić. Projekt rozszerza już obowiązujący przepis artykułu 200b kodeksu karnego. Rozszerza go w ten sposób, że obecnie obowiązujący przepis zakazuje propagowania albo pochwalania zachowań o charakterze pedofilskich. I to na etapie uchwalania tego przepisu obowiązującego, tak była rozpoznana potrzeba społeczna. Rzeczywiście w tamtych latach pojawiły się publiczne wypowiedzi, które pochwalały pedofilię, usprawiedliwiały ją. Niemniej w ostatnich czasach to zjawisko stało się bardziej skomplikowane. Tak jakby przestępcy szukają nowej drogi do tego, żeby pedofilię w społeczeństwie oswoić. I o ile to zjawisko nieakceptowane społecznie, zjawisko pedofilii ma stronę sprawcy i ten przepis obowiązujący służy temu, żeby spośród osoby dorosłe nie były demoralizowane i nie stawały się potencjalnymi sprawcami czynów pedofilskich, o tyle proponowany przepis, który zakazuje propagowania zachowań seksualnych wśród osób małoletnich, on ma chronić tą młodszą część społeczeństwa przed takim oddziaływaniem, które może ostatecznie spowodować to, że pedofilia będzie się rozprzestrzeniać. No pamiętajmy, że ona ma dwie strony, ma sprawców i ma ofiary. Terapeuci zajmujący się ofiarami przestępstw pedofilskich i zajmujący się samymi pedofilami mówią, że do strategii tych przestępców często należy zarówno oswajanie otoczenia, jak i samej ofiary. Inne strategie prowadzą do tego, żeby oswoić otoczenie z sobą, a innych strategii pedofil używa do tego, żeby swoją przyszłą ofiarę ze sobą jakoś zaprzyjaźnić, oswoić, żeby dojść blisko niej. No właśnie, to jest tak zwana pozytywna pedofilia, tak? O czym pan mówi. Kto to dokładnie propaguje takie w Polsce? Takie pojęcie też się pojawia, pojęcie pozytywnej pedofilii, zupełnie nieuzasadnione, nie poparte wiedzą na temat tego, czym jest zarówno zaburzenie pedofilskie, jak i czym są te przestępstwa, które są popełniane często w związku z tym zaburzeniem. I ona jest oparta na takim założeniu, że młody człowiek może wchodzić w partnerskie relacje seksualne z osobą dorosłą. To jest nieprawdziwe założenie. Zawsze kontakt seksualny z osobą dorosłą, zawsze kontakt seksualny w ogóle dla osoby niepełnoletniej będzie dla niej szkodliwy, ponieważ po prostu jest jeszcze niedojrzała do tego, żeby podjąć czynności seksualne. No i ten przepis, tak jak powiedzieliśmy, ma wspierać ochronę społeczeństwa przed
takim obrazem, który w społeczeństwie się próbuje wytworzyć. Obrazem osób małoletnich uczestniczących w życiu seksualnym. Pan pyta o to, kto konkretnie stoi za takimi głosami. To jest, są wypowiedzi w różny sposób, dosyć ostrożnie wprowadzające ten temat do debaty publicznej. Wypowiedzi sądujące. Ostatnio padła wypowiedź publiczna jednego z psychologów, który był przedstawiany jako znawca dziedziny i autorytet, który mówił o tym, że dzieci często same chcą wchodzić w relacje seksualne z dorosłymi, że nie ma nic złego w podejmowaniu stosunków seksualnych z osobami małoletnimi, o ile to się dzieje za ich zgodą. Ale wypowiedzi niepodpisanych imieniem i nazwiskiem, takich, które są przytaczane jako obowiązujące, jako zmieniający się głos doktryny, jest dużo więcej. Więc trudno tutaj uchwycić jakieś konkretne środowisko i nie ma to większego znaczenia, kto dokładnie za tym stoi. Znaczenie ma to, że w kulturze, która do niedawna jeszcze była chroniona przed takimi obrazami, przed obrazami pedofilii jako czegoś dopuszczalnego, to w tej kulturze pojawiają się wyłomy. Dlaczego uważają Państwo, że obecne przepisy nie chronią dzieci w odpowiedni sposób i trzeba tą ustawę rozszerzyć? Obecny przepis zakazuje propagowania i pochwalania zachowań o charakterze pedofilskich. Podam Panu przykład z zeszłego roku. W jednym z polskich miast, w budynku użyteczności publicznej, zorganizowano wystawę malarstwa, w której przedstawiono dzieci upozowane na obiekty seksualne w sposób nie pozostawiający wątpliwości co do intencji malarza. Niekiedy postaciom, wizerunkom dzieci towarzyszyły zwierzęta. Niekiedy gdzieś tam w tle namalowany był dorosły mężczyzna w masce jakiejś zwierzęcej, zasłaniającej twarz. Ale ta wystawa w żadnym ze swoich obiektów nie zawierała czynu pedofilskiego jako takiego. Ona jedynie przedstawiała dzieci jako obiekty seksualne. Czy jest to zagrażające społeczeństwu, czy jest to przełamanie granic, które społeczeństwo chronią przed pedofilią? No bez wątpienia tak. Czy taka wystawa podpadałaby pod obecnie obowiązujący przepis? Mam poważne wątpliwości, dlatego że tutaj to nie zachowanie o charakterze pedofilskim było propagowane, ile obraz dziecka jako obiektu seksualnego. I to, co jest konieczne do uzupełnienia, to jest właśnie zakaz rozpowszechniania w społeczeństwie obrazu dzieci jako uczestniczących w życiu seksualnym. Temu służy częściowo obecnie obowiązujący przepis 202 Kodeksu karnego, który zakazuje i gromadzenia, i przetwarzania, i rozpowszechniania pornografii o charakterze pedofilskim. Ale pornografia o charakterze pedofilskim to nie jest całe zjawisko. Tej wystawy na przykład nie moglibyśmy pewnie zakwalifikować jako pornografię o charakterze pedofilskim. W związku z tym konieczne jest uszczelnienie granicy, może inaczej, potwierdzenie, gdzie ta granica przebiega. Dlatego konieczne jest uzupełnienie. Jestem przekonany, że to jest ta sama intencja, która już w przepisach kodeksu karnego została wyrażona, ale rzeczywistość, jak to często się zdarza, okazuje się bardziej wymagająca, trudniejsza. Zresztą pomysłowość przestępców często okazuje się przerastać wyobraźnię prawodawcy. I tak też stało się w tym przypadku. Konieczne jest po prostu uzupełnienie. Deprawacja w przestrzeni publicznej często pojawia się w związku z lobby LGBT. Łączy się te oba zjawiska. A czy dostrzega Pan tutaj związek? Związek jest czytelny,
aczkolwiek ten związek wymaga kilku słów komentarza. Wiadomo, że członkowie tych grup ideologicznych, którzy podpisują się skrótem LGBT, proponują, tak w Gdańsku, jak i w Warszawie niedawno i w innych miastach, proponują między innymi, jako jeden z pierwszych swoich postulatów, edukację seksualną według standardów BZGA-WHO. Te standardy z kolei zawierają takie treści, które mogą powodować ciężkie urazy psychiczne u osób, które by tego słuchały, u młodych ludzi. Do tych treści zawartych w standardach należy między innymi edukowanie dzieci do wyrażania zgody na seks. Inne treści polegają na tym, że granica wstydu i wstrętu, jakie dziecko na etapie rozwojowym, na którym się znajduje, często odczuwa w stosunku do seksu, są przełamywane. A przełamanie takich granic jest jednym z czynników, który zwiększa podatność na stanie się ofiarą przestępstw na tle seksualnych. Czyli jeżeli to środowisko podpisuje się pod postulatem wprowadzenia do szkół zajęć opartych na standardach, tak zwanych standardach BZGA-WHO, no to bierze na siebie ciężar odpowiedzialności za przygotowanie dzieci, czy przygotowanie dzieci na ofiary przestępstw na tle seksualnym. I w ten sposób, co jest trudne do zrozumienia i jakby z punktu widzenia wizerunkowego bardzo szkodliwe dla tych organizacji. Niemniej one same w swoim programie prą do tego, żeby taka krzywdząca dzieci, pseudoedukacja, nie żadna edukacja, była wprowadzana do szkół. No właśnie, główny zarzut państwa oponentów jest taki, że chcą państwo zakazać edukacji seksualnej w szkołach, która ich zdaniem chroni przed molestowaniem. Jak jest w rzeczywistości? Żadną miarą projekt nie zakazuje edukacji seksualnej. Projekt mówi wyłącznie o propagowaniu i pochwalaniu podejmowania przez osoby małoletnie czynności seksualnych. I tak rozumiany zakaz obejmowałby zapewne zachowania seksedukatorów, którzy bezpośrednio no właśnie pochwalaliby podejmowanie przez małoletnich współżycia seksualnego. Zakładam, że wśród seksedukatorów osób tak wynaturzonych, tak źle, mających tak złe zamiary wobec dzieci, nie ma wielu. Niemniej trudno też mi zrozumieć w związku z tym, dlaczego jedna z ikon tego środowiska w ostatnich czasach poczuła się tym projektem osobiście zagrożona. To tak jakby zakładała, że jej celem wobec małoletnich jest zachęcanie ich do podejmowania współżycia seksualnego, czyli krzywdzenia ich młodej psychiki na etapie rozwoju. Właśnie mówimy o Ani Rubik, tak, i jej wpisie w internecie. Jednym z jej zarzutów było to, że chcą państwo zakazać pochwalania współżycia u wszystkich nieletnich, kiedy seks u osób powyżej 15 roku życia jest tak naprawdę legalny. Jak to wygląda w tej kwestii? Tak, jest ten zarzut. Dlaczego granica karalności podejmowania jakichś zachowań seksualnych wobec osób małoletnich została obniżona do 15 roku życia, a w tym przypadku ona nie miała być obniżona, tylko miała dotyczyć wszystkich osób małoletnich. I odpowiedź na to pytanie jest taka, że ten przepis rozszerza ochronę społeczeństwa przed niebezpiecznymi dla tego społeczeństwa treściami. Dobrem chronionym tutaj jest moralność publiczna, nie wolność seksualna osoby konkretnej. W tych przepisach, które
zakazują ogólnie czynów pedofilskich. Mowa jest o czynach atakujących wolność konkretnej osoby. Ten przepis chroni społeczeństwo, czyli dobro powszechne, przed tym, żeby społeczeństwo nie miało fałszywego, nie było w tym społeczeństwie propagowanego fałszywego obrazu, w którym małoletni są członkami zachowań seksualnych. Więc lepszą analogią niż przepisy artykułu 200 kodeksu karnego, w tym przypadku byłby przepis artykułu 202 kodeksu karnego, który zakazuje rozpowszechniania pornografii z udziałem osób małoletnich. I ten przepis już nie rozgranicza na małoletnich poniżej i powyżej 15 roku życia, tylko każda pornografia, która stwarza nawet pozór tego, że osoby uczestniczące w aktach seksualnych są małoletnie, jest zakazana jako pornografia pedofilska. Bo chodzi o obraz, który niszczy moralność publiczną, a nie chodzi o dobro konkretnej osoby w tym przypadku. Innymi słowy jeszcze można powiedzieć, że ten przepis planowany chroni owszem dzieci, ale długofalowo chroni je na przedpolu tego dobra, którym jest wolność seksualna. Nie chroni bezpośrednio samej ich wolności seksualnej, tylko chroni moralności publicznej jako pewnych barier, granic, których przekraczać nie można, bo ich przekroczenie zagrozi całemu młodemu pokoleniu. Deprawatorzy już teraz często wchodzą do szkół na zachodzie Europy. Jak poważne jest to zagrożenie w Polsce? No, ja ze swojej praktyki znam niemało przypadków, w których rodzice dowiadywali się od dzieci, że bez wcześniejszej zapowiedzi, bez ich zgody z dziećmi odbywane były jakieś zajęcia z seksedukacji, które polegały często na tym, że dzieci miały korzystać z fantomów organów płciowych, że z dziećmi rozmawiano o podejmowaniu współżycia seksualnego na różne sposoby, zresztą nie ograniczając się bynajmniej do normalnych stosunków heteroseksualnych, ale przedstawiając rozmaite zaburzenia psychoseksualne jako normalne, jako takie, które można podejmować, a wręcz w kilku przypadkach, które ja znam, pojawiły się zachęty młodzieży do tego, żeby spróbowali, czy są takiej, czy innej orientacji seksualnej, żeby spróbowali, jak to jest współżyć. Częstsze jeszcze były zachęty do tego, żeby próbowali, jak to jest się onanizować, żeby robili to sami, żeby robili to z kolegami. I tego typu wypowiedzi zostawiały bardzo często u tych dzieci poważny uraz. Były przypadki, kiedy dzieci dostawały torsji, wychodziły z klasy, uciekały, miały wstrząs psychiczny, były później konsultowane przez psychologa. Problem polega na tym, że rodzice wycofywali się z jakichś akcji przeciwko seksedukatorom czy przeciwko szkole, która ich wpuściła, dopuściła do dzieci, z obawy przed krytyką, zakrzyczeniem przez innych rodziców, przez nauczycieli, przez uciszeniem przez dyrektora, z obawy przed tym, żeby dziecko nie odczuło na sobie samym negatywnych konsekwencji tego, że matka jest niepokorna albo ojciec. Więc to zwykle te przypadki zostają nieujawnione, ale pojawiają się w Polsce, nie wiem jaka jest skala tych zjawisk, jeżeli się w ogóle pojawiają, no to trzeba być zaniepokojonym. A co z dziećmi, z którymi rodzice nie rozmawiają na temat seksualności? Skąd w takim razie mają czerpać tą wiedzę? Rozmawiamy na temat konkretnego projektu ustawy. Konkretny projekt trzech przepisów, które nowelizują obowiązujący przepis artykułu 200b kodeksu karnego. I chciałbym, żeby ta rozmowa
pozostała na gruncie, którego dotyczy, czyli dotyczy nowelizacji kodeksu karnego. Dyskusja społeczna wokół seksedukacji, wokół tego, czy obecnie obowiązująca edukacja przyjęta w podstawie programowej jest wystarczająca, czy nie, czy dopuszczalne jest, żeby edukację prowadziły osoby bez przygotowania pedagogicznego, czy dopuszczalne jest, żeby prowadziły ją bez udziału nauczyciela. Odpowiedzi na te wszystkie pytania znajdują się w prawie oświatowym. My prawa oświatowego tym projektem nowelizacji kodeksu karnego w żaden sposób nie dotykamy. I żeby nie mylić obrazu tej sytuacji, czym my się tak naprawdę zajmujemy, nie chciałbym odnosić się do tego pytania merytorycznie, bo chociaż ono jest ciekawe, to jednak jest poza tematem tej nowelizacji. Jakie nadzieje wiąże Pan z procedowaniem tego projektu w Sejmie? Czy spodziewa się Pan, że posłowie go poprą? Mam wielką nadzieję, że posłowie poprą ten projekt. Pewne zamieszanie wywołane właśnie tym, o co pytał przed chwilą pan redaktor. Zamieszanie polegające na dezinformacji, że projekt ma zakazać seksedukacji, że zmierza do ścigania osób, które dzieci chcą informować o życiu seksualnym, o rozwoju seksualnym człowieka. Mam nadzieję, że posłowie są na tyle świadomi, że odsieją te nieprawdziwe informacje od rzeczywistej treści tego projektu i zajmą się rzeczywistą jego treścią. Jeżeli tak, to myślę, że ustawodawca, którego oni reprezentują, będzie konsekwentny. Wprowadzenie artykułu 200b do kodeksu karnego, czyli zakaz propagowania i pochwalania pedofilii, musi być uzupełnione o drugą stronę tego zjawiska, czyli zakaz propagowania i pochwalania wchodzenia przez małoletnich w kontakty seksualne, bo pedofilia ma i sprawców, i ofiary. Jeżeli zgodnie z pewną racjonalnością, którą przypisuje się prawodawcy, jednak my prawnicy przypisujemy prawodawcy racjonalne podejście do zjawisk, jednolitość ocen, czyli jeżeli ocena pedofilii jest na tyle oczywiście negatywna w społeczeństwie i przez samego prawodawcę, to powinna być konsekwentnie wprowadzona ochrona społeczeństwa przed propagowaniem zachowań pedofilskich, zarówno taka propaganda, która dotyczy osób dorosłych, jak i taka, która dotyczy osób małoletnich. W kontekście ustawy mówi się głównie o przypadkach propagowania, pochwalania spożycia wśród nieletnich w szkole. Ale ten projekt dotyczy nie tylko szkoły, również innych okoliczności. Czy mógłby powiedzieć Pan o tym coś więcej? Tak. Oczywiście projekt nie jest zafiksowany na przestrzeni szkolnej. Szkoła to miejsce, gdzie dzieci spędzają dużo czasu, ale nie jest to miejsce jakiegoś szczególnego ryzyka. Dzięki mądrym nauczycielom na szczęście jest to miejsce relatywnie bezpieczne. Ale praktyka psychoterapeutyczna osób, z którymi konsultowałem ten projekt, i praktyka prawnicza często pokazuje, że wśród pedofilów jest nadreprezentacja osób czy zawodów, które mają dostęp do dzieci. Osoby te często szukają takiego zawodu, takiego miejsca pracy, który zapewni im dostęp do ofiar. W związku z tym przepisy w sposób szczególnie ostry mają traktować propagowanie czy pochwalanie zachowań seksualnych wśród młodzieży, jeżeli to się dzieje na terenie szkoły, czyli z wykorzystaniem autorytetu tej instytucji. Jeżeli robi to osoba, której zawód polega na zajmowaniu się edukacją czy opieką nad dzieckiem, a nawet leczeniem małoletnich, czyli osoby zaufania publicznego, którym oddajemy dzieci pod opiekę bez obaw.
jeżeli osoby korzystając z tej, z tych za, z tego zaufania społecznego dopuszczałyby się takich czynów, to te czyny byłyby szczególnie ostro traktowane przez prawo. Drugim typem kwalifikowanym jest propagowanie pochwalanie zachowań seksualnych małoletnich za pomocą środków masowego komunikowania. To z kolei dotyczy zakresu rażenia. Taka wypowiedź, która jest uczyniona za pomocą środków masowego komunikowania, jest dużo bardziej szkodliwa, dużo więcej złego może zrobić, stąd uzasadnione wyższe zagrożenie karą. Ale odpowiadając na to podstawowe pytanie, rzeczywiście, niezależnie od tego, kto dopuściłby się tego czynu, a czynem jest publiczne pochwalanie albo publiczne propagowanie, upraszczając, seksu osób małoletnich, ponosiłby odpowiedzialność karną. Zakładamy, że wychowaniem seksualnym zajmują się rodzice i że robią to w sposób najlepszy z możliwych. Zakładamy, że ci nauczyciele, którzy zajmują się przygotowaniem do życia w rodzinie, robią to w sposób odpowiedzialny. W związku z tym nie doszukiwałbym się jakiejś szczególnej grupy zawodowej, która powinna obawiać się tego projektu. Natomiast wybrane osoby, które chciałyby perwersyjne poglądy głosić, przez co zachęcać młodzież do podejmowania współżycia seksualnego, czy zachęcać pedofilów do kontaktów seksualnych z młodzieżą, no, ponosiłyby odpowiedzialność. Nauka o przestępstwie wyróżnia taki obszar, który zajmuje się ofiarą tego przestępstwa. Ofiara przestępstwa ma pewne cechy i są pewne wspólne cechy ofiar określonych typów przestępstw. Mówi się o wiktymizacji, czyli o nabywaniu cech ofiary przez osoby, które zostały skrzywdzone, albo przez osoby, które podlegają oddziaływaniu oprawcy, przygotowywane na ofiarę. I do cech, które wiktymizują osoby na ofiary przestępstw seksualnych, zwłaszcza do cech dzieci, które stawały się ofiarami przestępstw seksualnych, należą między innymi przełamanie granicy naturalnego wstrętu do seksu, które młodzież ma w okresie latencji, w okresie uśpienia, przed pokwitaniem seksualnym. Przedwczesne przełamanie tych granic mówi się w nauce prawa karnego stanowi czynnik, który zwiększa podatność na stanie się ofiarą przestępstw. Do czynników, które wiktymizują dzieci na ofiary przestępstw seksualnych, należy też pozbawienie oparcia w rodzinie. I tutaj w grę wchodzi nie tylko jakieś fizyczne oddalenie od środowiska rodzinnego, brak opiekuna w pobliżu, ale tak samo oddalenie moralne, czyli dystans do norm moralnych, które są w rodzinie wyznawane. Jeżeli ktoś jest w okresie buntu wobec wzorców moralnych, które wynosi z domu, tym samym staje się bardziej podatnym na skrzywdzenie, ponieważ nie chronią go już te ramy, w których był wychowywany. On eksperymentuje, poszukuje ścieżek, które z samej definicji nie są bezpieczne. I wreszcie przedwczesne rozbudzenie zainteresowania seksem stanowi czynnik ryzyka dla osób małoletnich, ryzyka stania się ofiarą przestępstw seksualnych. Musimy brać to pod uwagę, rozpatrując zjawisko pedofilii. Musimy brać to pod uwagę, rozpatrując zjawisko prawnokarnej ochrony przed taką propagandą, przed takimi ideami, które mogą zagrozić tym społecznym granicom, mogą zagrozić kulturze chroniącej dzieci przed
przestępstwami. Bardzo dziękujemy, panie mecenasie. Dziękujemy państwu za uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu za rozmowę.